Tym razem zacznę nietypowo, od małego wyjaśnienia, bo przecież bydgoski Fyrtel, czyli Kultura Międzywojnia, miał się zakończyć na 13 odcinkach. Nie wyszło. A wszystko dlatego, że międzywojnie jest okresem niezwykle ciekawym i bogatym w wydarzenia, więc gdy już człowiek się zaczyna w nim zagłębiać, po prostu nie może przestać. Skończenie cyklu na 13 odcinkach i uznanie, że wszystko zostało już powiedziane, byłoby po prostu niemożliwe. Tak zrodził się pomysł dorzucenia do niego choć jednego suplementu, żeby dodać jeszcze choć kilka nazwisk, wskazać jeszcze choć kilka ciekawych, ważnych wydarzeń. Z lekcji historii dotyczących międzywojnia wynosimy ze szkoły obraz wielkiego chaosu. Mnóstwa wydarzeń politycznych, gospodarczych, kulturalnych, społecznych, tworzących obraz tak zawiły, że zwykle się weń nie zagłębiamy. Lekcje ograniczają się najczęściej do dat, nazwisk polityków i dowódców wojskowych oraz nazw partii, stowarzyszeń i rozmaitych organizacji, zza których nie wyziera prawdziwe życie. Nie wyzierają ludzie z krwi i kości, z ich prawdziwymi zainteresowaniami, bolączkami, talentami i potencjałem. To powoduje, że wciąż bliżej nam do romantycznych poetów, a nawet do starożytnej sztuki, niż do kulturalnych dokonań naszych dziadków czy pradziadków. Przygotowując materiały do kolejnych odcinków bydgoskiego Fyrtla, uświadamiałam sobie to z każdą chwilą coraz mocniej. Odkrywałam kolejne postacie i ich dokonania, ale przede wszystkim zastanawiałam się, jak to możliwe, że tak szybko zatarły się w naszej pamięci lub że umknęły nam zupełnie związki jakiegoś znanego artysty z naszym miastem. A wystarczyłoby przecież 10, 20 czy 30 lat temu popytać dziadków lub pradziadków o ich młodość, by z pierwszej ręki poznać informacje, do których dziś niełatwo dotrzeć, lub po które po prostu nie przychodzi nam do głowy, by sięgać. Aspekt polityczny, czyli próba wymazywania w okresie po II wojnie światowej wszystkiego tego, co dobre i cenne było w międzywojniu, też ma wciąż ogromne znaczenie. Piewcom nowego porządku społecznego po prostu nie pasowały sukcesy i dokonania z lat międzywojennych. Stąd próba ich pomijania lub choćby pomniejszania. Odcisnęło się to na życiu wielu osób, o których opowiadałam w kolejnych odcinkach bydgoskiego Fyrtla. A potem było już wstyd się przyznać, że ktoś bardzo dla miasta zasłużony z powodów politycznych stracił posadę, służbowe mieszkanie, źródło utrzymania, a jego dokonania umniejszano. Albo, jak w przypadku ludzi kultury, których dzieła pochowano w najlepszym przypadku w magazynach. Dlatego przygotowując kolejne odcinki bydgoskiego Fyrtla, skupiłam się na takich osobach jak Tribler, Brzęczkowski, Bełza, Siemaszkowa, Obarska, Krysiewiczowa, Bylczyńska, Sommerfeld czy Malewski. Odkurzyłam niemal zapomniane bydgoskie epizody z życia Karola Szymanowskiego czy braci Rezlerów. Ale byli też inni artyści, były też inne historie warte przypomnienia. Jedną z nich, absolutnie zaskakującą, znalazłam przeglądając adresy miasta Bydgoszczy z 1923 roku. W teorii książkę teleadresową, jednak w praktyce pisaną na bieżąco kronikę miasta. Dlaczego tak uważam, każdy może się sam przekonać, adresy zostały bowiem zdigitalizowane i są dostępne w internecie. Podam jednak jeden przykład. Wśród różnych branż wymienionych w adresach znaleźli się też wydawcy gazet i czasopism. Wśród tych czasopism był przegląd literatury i sztuki. Czasopismo o krótkiej historii i pewnie z tego powodu niemal zapomniane. Drukowały je zakłady graficzne Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska, mieszczące się w Bydgoszczy. O samym czasopiśmie niewiele więcej wiadomo. Jednak nie to jest najciekawsze, ale pytanie, które rodzi się w głowie po przeczytaniu w adresach informacji o przeglądzie. Bo to naprawdę bardzo ciekawe, czy dzwoniąc pod redakcyjny numer telefonu 498 rzeczywiście można było kiedykolwiek porozmawiać z Leopoldem Staffem, którego nazwisko widniało w adresach przy tym tytule? Tak w każdym razie można byłoby sądzić, skoro anons brzmiał następująco. Przegląd literatury i sztuki, Jagiellońska 20, telefon 498, Leopold Staff. Pod tym samym adresem, co warto dodać, funkcjonował też inny tytuł, Bandera Polska. Chyba już w ogóle nie kojarzone z Bydgoszczą, pismo poświęcone sprawom morskim, którego żywot zakończył się na 5 numerze. Przeglądając te same adresy miasta Bydgoszczy, przeczytałam też listę nazwisk członków pierwszej Rady Miejskiej Międzywojnia. Znalazłam wśród nich Leopolda Kronenberga, przy którego nazwisku dopisano poeta.
Kronenberg to głośne nazwisko warszawskich bankierów. Bydgoski Kronenberg pochodził jednak z Bochni. Jego ojciec był nauczycielem i on sam też nim został po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Gdy służył w Legionach Polskich, wydał śpiewniki żołnierzy polskich. W 1920 roku zamieszkał w Bydgoszczy i podjął pracę w Bibliotece Miejskiej. Był wydawcą czasopisma polityczno-społeczno-literackiego Nowe Tory. Współredagował też pismo Związkowiec. Był propagatorem Esperanto. Zmarł młodo w Warszawie i tam został pochowany. W Bydgoszczy szybko o nim zapomniano. Postacią absolutnie godną przypomnienia, choć akurat o nim nie zapomniano w Bydgoszczy, jest też Józef Weissenhoff. Każdy bydgoszczanin nieraz przechodził lub przejeżdżał przez rondo Weissenhoffa, mimo to wielu z nas zapewnie nie wie, kim ten Weissenhoff był i dlaczego akurat ten plac nosi jego imię. Odpowiedź jest tymczasem banalnie prosta. Był pisarzem, który sprowadził się do Bydgoszczy, będąc już uznanym artystą. Pisał tu książkę Mój pamiętnik literacki, która ujawniała kulisy tworzenia jego wcześniejszych dzieł. Jednocześnie niezmiernie aktywnie włączył się w życie kulturalne miasta. Wygłaszał odczyty o twórczości wielkich pisarzy, brał udział w przygotowaniach do budowy pomnika Henryka Sienkiewicza. Bydgoszcz odwdzięczyła mu się, przyznając stałą, comiesięczną subwencję. Podobnie Bydgoszcz wspierała, o czym już naprawdę mało kto słyszał, Kazimierza Przerwę Tettmajera. Poetę, nowelistę i powieściopisarza, który kojarzony jest z młodą Polską i Tatrami, ale nigdy z Bydgoszczą. Tymczasem to właśnie nasze miasto objęło go swoją opieką w najtrudniejszym dla niego okresie, od połowy lat 20. minionego wieku, finansując jego emeryturę. Tettmajer był już wtedy bardzo ciężko chory. Wskutek kiły nasilała się u niego choroba psychiczna, stracił też wzrok. Ale to on, gdy jeszcze mógł, tak napisał o Bydgoszczy. Miasto wasze, tak on dziś drogie Niemcom, jest dziś znakomitą placówką literatury polskiej. Podobnie postrzegał je Weissenhoff. Zauważył, że miasto w ciągu zaledwie 2 lat, konkretnie od 1920 do 1922 roku, stworzyło nową, w 100% polską kulturę. Nazwał to jednym z najznamienitszych cudów, których terenem były ziemie polskie. Bydgoszczanie postrzegali jednak życie kulturalne miasta mniej pozytywnie. Mówili o bydgoskiej głuszy i chętnie wsłuchiwali się w krytyczne głosy z zewnątrz. Marian Turwit, kolejny artysta, który w międzywojniu związał się z Bydgoszczą, pisał tak. Środowisko tak znane jak Bydgoszcz żyło życiem biernego odbiorcy, niemal nic w zamian nie dając, niezdolne do skromnego bodaj wysiłku w kierunku zaakcentowania swojego istnienia, jakiejkolwiek swej odrębności. Turwit, malarz, pisarz i pedagog, założyciel i pierwszy dyrektor Bydgoskiego Liceum Sztuk Plastycznych, pisał to jednak w momencie, gdy ten stan rzeczy zaczął się zmieniać. Gdy od pewnego czasu działała już w mieście Rada Artystyczno-Kulturalna, integrująca i wspierająca środowisko artystyczne, będąca animatorem bardzo wielu poczynań kulturalnych. Jej powstanie w latach 30. minionego wieku, po zakończeniu wielkiego kryzysu, było przełomowym krokiem. Jak również pisał Turwit, miasto pozbawione w długich latach niewoli, atmosfery sprzyjającej rozwijaniu i kształtowaniu talentów rodzimych, zaczęło się w połowie lat 30. zmieniać z konsumenta w producenta. Mam nadzieję, że bydgoski Fyrtel uwypukla te zmiany, nawet jeśli trudno je było dostrzec współczesnym, zbyt zajętym codziennymi troskami. I nawet jeśli wielu ludzi kultury zatrzymywało się w Bydgoszczy w międzywojniu jedynie na trochę. Teraz przecież artyści również przenoszą się z miasta do miasta, czasem nigdzie nie zakotwiczając na dłużej. Nieprawdziwe byłoby jednak twierdzenie, że cokolwiek w międzywojniu w Bydgoszczy się nie zadziało, nie było przez bydgoszczan dostrzegane i doceniane. Wręcz przeciwnie. Na przykład na wieczór autorski Zygmunta Nowakowskiego, jak donosiła ówczesna prasa, przybyło w kwietniu 1939 roku do auli gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika około 1000 osób. I nie był to wcale wyjątek. Bydgoszczanie tłumnie przychodzili też na spotkania, na których gościli Tadeusz Bojrzeleński, Jarosław Iwaszkiewicz, Zofia Kosak, Magdalena Samozwaniec, Melchior Wańkowicz, Stanisław Przybyszewski czy Karol Iżykowski. Po latach, gdy z mozołem budowali swoje życie w polskiej wreszcie Bydgoszczy, potrzebowali więc kultury. I pewnie potrzeba ta zaowocowałaby talentami. Wybuchła jednak II wojna światowa i kultura znów znalazła się na dalszym planie.